Po badaniach przeprowadzonych przez rzekomych znalazców zaginionego składu na słynny 65. kilometr wkroczy grupa badawcza z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, która wykona badania geofizyczne m.in. metodą magnetyczną. Geofizyka w różnych metodach może być przez wszystkich różnie stosowana, z różnym skutkiem, ale ten skutek może być przeciwny do zamierzonego. Natomiast geofizyka, jak Państwo sami widzą na tym obrazku, decyduje o zastosowaniu zróżnicowania parametrów fizycznych środowiska. Jakie tam będzie zróżnicowanie tych parametrów? Otóż jeżeli mamy pociąg pancerny zbudowany ze stali, no więc to zróżnicowanie to jest podatność magnetyczna. To są własności, żeby Państwa nie sięgać głęboko w fizykę, to są własności magnetyczne. Czyli wiodącą metodą stosowaną tutaj będzie przez nas metoda magnetyczna. Dodatkowo proponujemy metodę grawimetryczną, która operuje, czy zdaje się śledzić zmiany tych wartości, na które wpływają pustki. Czyli jeżeli jest tunel, to potrafimy to zbadać. To jest już szczegół. Proszę zwrócić uwagę na to, ja to nazywam ten ogryzek, który wskazuje na to, tak, który wskazuje na to, że być może tam znajduje się to wejście. Proszę dalej. To jest już szczegółowo, ale to jest potrzebne do tego następnego obrazka. Proszę dalej. Mamy tutaj przekroje poprzeczne do tegoż obiektu. On tutaj są tory kolejowe obecne, a tenże tunel, nie tunel, tylko ten wkop, został wykonany w latach, jak się dzisiaj dowiedziałem od pana Tadeusza, w latach 70. Czyli kiedyś tutaj był teren, kiedy domniemany tunel był tutaj wkopany, kiedyś to było w ten sposób. Jakie metody? Mówiłem o metodzie magnetycznej. Metoda magnetyczna polega na śledzeniu zjawisk związanych ze zmiennym polem magnetycznym ziemskim. Na tle tego ziemskiego pola magnetycznego obserwuje się anomalie. Te anomalie mogą pochodzić od zjawisk, które tkwią pod ziemią. Jednym z przyczyn tych zjawisk może być położenie pociągu, który zbudowany jest z podatnych elementów stalowych. Jeżeli tam tkwi pustka w postaci tunelu, to zostanie to zarejestrowane również w postaci anomalii, która będzie mogła świadczyć o położeniu tej pustki, czyli tunelu, w który być może wjechał ten pociąg. Naukowcy do badań wykorzystają również georadar. Dysponujemy sprzętem, który gwarantuje, że jeżeli na tej głębokości znajduje się ten obiekt, to zastosowana metodyka i przyjęte, no tu już muszę użyć takiego stwierdzenia typowego, anteny, czyli coś, co odbiera sygnał w metodzie georadarowej, gwarantuje, że możemy śledzić sygnały odbiorcze wysyłanej fali elektromagnetycznej w georadarze z głębokości do 10 metrów. Czyli tej głębokości, na której powinien znajdować się ten obiekt. Rozważamy taką możliwość zastosowania tej metody georadarowej, którą zresztą stosuje grupa, która w tej chwili też znajduje się w terenie. Nie dlatego, żeby ich sprawdzić, tylko żebyśmy my siebie sprawdzili. Żeby mieć pewność co do odpowiedzi. Chcę tylko powiedzieć, że wszelkie wyniki zastosowanej metod będą Państwu znane dopiero wtedy, kiedy my je przedstawimy magistratowi, czyli miastu. Integralną częścią badań będą prace prowadzone przez geodetów. Teren, w którym będą prowadzone te badania geofizyczne, jest niezwykle trudny. Trzeba sobie zdać sprawę, że te wykopy, zarówno trasy kolejowej z jednej strony i tego nieczynnego ciągu też kolejowego z drugiej strony, powodują, że te wyniki
zarówno przede wszystkim z grawimetrii wymagają precyzyjnego określenia zarówno różnic wysokości między punktami badawczymi, jak również określenia całego kształtu tego terenu. Stąd będziemy skanować ten teren skanerem laserowym, żeby bardzo precyzyjnie oddać całą morfologię tego terenu. Te zdjęcie, które Państwo widzieli, to jest również skaning laserowy, ale to jest skaning laserowy lotniczy, tak zwany LIDAR. On ma o wiele mniejszą dokładność. My postaramy się zrobić to z dokładnością rzędu 3-4 mm, nawet no, tak koło 8 pewnie, bo tam gdzieniegdzie są miejsca nie zawsze dostępne. Więc jakby stworzymy cyfrowy model całego tego terenu. Badania potrwają kilka dni. Ich wyniki mamy poznać za 3 tygodnie. W trakcie badań powstanie również film dokumentalny realizowany przez zagraniczną stację Discovery Channel. Odkrywanie jest nie tylko naszą nazwą, jest także naszą pasją i zaspokajanie ludzkiej ciekawości jest naszą misją. Dlatego bardzo się cieszymy z możliwości współpracy z miastem i z AGH. Przy realizacji, mamy nadzieję, bardzo ciekawego programu. Oczywiście, jak w każdej serii dokumentalnej, scenariusz i w tym przypadku napisze życie, a dokładnie znalezisko i to, co będzie zawierało, więc pewnie za wcześnie na szczegóły, aczkolwiek chcemy zapewnić, że jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji programu, który i w Polsce, i na świecie będzie mógł opowiedzieć tą ekscytującą historię.